Dobra, mam podpiętego laptopa, więc jadę, idę zjeść hot doga, zaraz będziemy sobie robić jakieś logi, jakieś tam omawiać na ich temat, nie? Dobra, zobaczymy dwójeczkę, cyk. Ja wam powiem, że kurna, ten samochód tak do dupy zaczął jechać, że ja nie mam pojęcia, co mu się stało. Kurna, pedał w podłogę. 4000, 5000. Nie wiem, ja wam powiem, że niby teoretycznie teraz zaraz zobaczymy faktycznie, na ile on ładuje, ale ten samochód w ogóle nie jedzie. Coś mu się kurna stało, nie? Góra jakoś tam idzie, ale to się tak powoli napędza, że to w ogóle wszystko nie ma sensu. I tak na to wychodzi, że po tym jak spawałem ten Westgate, ale on jest szczelny, teraz założyłem większą sprężynę od jakiegoś Kamaza, więc nie powinien się już uchylać przy tym jak zaczyna ta turbosprężynka wstawać, więc na razie w chwili obecną nie mam pojęcia, co się stało. Ale śmiem twierdzić, że nie jestem z tego powodu zadowolony, więc wycinam to cholerstwo w pizdu i wtedy zobaczymy, co dalej. Bo tak kurna, to wstaje jak chciało, a nie mogło. Szczerze mówiąc, to dla mnie to taki wolnostak teraz jest, nie? Już nie ma żadnego turbo do ładowania, no bo to zanim to wszystko wstanie, to ja sobie mogę poczekać, a wolnosący silnik to już mnie 3 razy opędzluje, nie? Trzeci bieg, chociaż nie, ja tu się nie mam gdzie rozpędzać, powiem wam. Dobra, ładujemy się do warsztatu z powrotem. Trzeba wycinać to cholerstwo i zobaczyć, co będzie dalej. No dobra, to jest stara turbina, jej grubość i jej ten otworek Westgate, a tu jest... Ty też stara! No stara, tu jest nowa, zobacz do tej. A ta nowa co ma? O kurna, teraz trzeba odkręcić. Ty, ale żeś mnie teraz zaskoczył, ty nie zwróciłem uwagi, patrz. To jest ta sama turbina, a ma w ogóle zupełnie inne otwory. To nie ma sensu. Kurwa. Ale to jest ta turbina... Na początku mogło być lepiej. Ty, no na początku jak mogło być lepiej, jak to jest ta turbina bez oleju. No tak. O kurwa, ty. 15 minut życia. Ja pierdolę. Bo w sumie ty, jakby ten korek, ale gehenna. Człowieku, jakaś karma, bo tak, jakby ten Emil przewiercił tą śrubę, kręciłbym to. Sam też żeś nie spojrzał na tą śrubę, tylko żeś ją wkręcił. No wiem, z jednej strony tak, natomiast mógłbym od początku nie mieć tego problemu, nie wpakować się w to, co teraz i nie popełnić tego błędu, skutkiem czego jestem 1300 tych w dupę i musiałem kupić kolejną turbinę, bo bym się nie bujał z tym pikowaniem, nie kombinowałbym z Westgate'em i tak dalej. Bo prawdopodobnie ten otwór faktycznie by wystarczył. No w każdym razie trzeba się zobaczyć tego, jak to wygląda teraz. Poluzuj gruchę. Daj no 13 płaską. Daj no. O, w tym samym składzie. No. Chodź Czarusiu. Przepraszam, mam niepełnosprawnego kolegę. Tato! Chodź Czarusiu. Właśnie, ciekawostka. Powiem ci, że kurwa, żeś mnie zaskoczył. Turbinarium. Strasznie żeś mnie zaskoczył. Ja nie wiedziałem, bo faktycznie jest, ktoś mi powiedział, że oryginalna turbina ma większy otwór. No to. Ludzie zbierają znaczki, magnesy na lodówkę, a Kamil zbiera turbiny. Śpieszmy się kochać turbiny. No to było głupie, w sumie, to było głupie, jeżeli zintegrowany Westgate nie dałoby rady. No tak. To by było głupie, naprawdę. Więc generalnie chińskie turbo, no to kurwa, no to już z automatu było wiadomo, że nie da rady, skoro przeładowuje. Bo to miało. A to też jest chińskie. Masz tam 13, to zobacz no tutaj. Dobra, ale nie wiem, wyciąga wnioski. Wyciągnij trzynastkę. Wyciągnij daj trzynastkę. Daj płaską trzynastkę. To pod gimnazjum. Większość trzynastek jest płaska.
No nie wiadomo. Nie no, co ty? Co ty? Są teraz różne tam. Coś tam mają. Bo są... to żartuję, kurde, bez przesady, bo to. Stawiamy, co? Musisz porównać te turbiny, bo oni skidze składają myślałem, części, powiesz, które mają pod ręką. Mówisz, myślałem, że powiesz, że porównaj z 13 do 20. Kiedy, no dobra. Kiedyś było ciasno. Kiedyś. Ta-dam! O kurde. Jest ty, dużo. Ty jest? No. Ty czyli no, tu miałeś Izabelę. Ja pierdzielę, ale jajca. Z jednej strony fajnie, bo nie trzeba robić portingu, a z drugiej strony patrz, ten... Kurna West, ten Westgate w tej turbinie nowej jest faktycznie zajebisty, kurna teraz, nie? Tak patrzę. Ty, no to kurna, nie trzeba nic robić. Montuj turbinę, idziemy na miasto. No, rzeczywiście. Nie. Nie. Ale może by jeszcze tego trochę chrząchnął, co? Chrząchacza? No, a co to, przecież zawsze można trochę mu pomóc tutaj. Chrząchnąłbym tu go i tu. Blenda? Chociaż to może w dupie. To jest suma jakieś do pasowania. Niezbędne narzędzia przy pracy. Oj, czego to perfumami tak wali. Summer z biną. No, czy... Zresztą... Nie, ty nie pijesz takich kurwa rzeczy. To nie jest nawet piwo. To jest napój piwo podobny. O, widzę, że Radosławi się chyba skończyło browar, bo widzę, że tak się czajką moje buty. Nie, po prostu suszy mnie. Ale o, kozak, no. Normalnie jara się człowiek od cię? Nie no, ale skapnąłbym się, jakbym ten... Czekaj. Skapnąłbym się, jakbym... Kuźwa zaczął robić porting tego, że ten otwór jest o wiele większy, kurna. Więc Ameryki nie odkryłeś. Nie jesteś najlepszy. Nie. No to co? Montagen. Ja pierdzielę, ale kurna, dlaczego to tak zrobili? Co za świnie, czy dlaczego jeden Chińczyk dostał kurna jedną miskę ryżu mniej, że tego nie rozwiercił szerzej? Może to jest zdaci. Może się buntował. Może mu się popierdoliło, bo na dwóch taśmach naraz zapierdalał. No ale... To teraz ma że... koronawirusa. Nie mają tego samego numeru, te turbiny. Czy one w ogóle nie mają nic, żadnych oznaczeń? Gdzie masz ten numer turbo? Nie ma czegoś takiego. Co? Hinole? Tu masz miejsce na wybicie sobie czegoś. Aha. Czyli możesz sobie nabić, co chcesz, autobachus. Ty no? Faktycznie, kurwa. No bo to, a, to nie przechodziło przez drugiego Chińczyka, bo po prostu K64. Nie mieli tyle ryżu. Nie? Nie, bo mieli to. I zabrakło misek. No, Chińczycy jednak znają się na robocie. No wiesz, to ile, Kamiś, ile taka turbała kosztuje? 1700? Nie, no z tysiaka trzeba dać. Tysiaka? No to za tysiaka? Wow. Mówisz? Mówi. Powiem wam mordy, że tu nie ma co nawet portingować w tej turbinie, tej nowej, tej chińskiej, którą ja kupiłem. No bo to już ma naprawdę o wiele większy otwór niż ta moja stara turbina. Kurwa, więc tylko tyle, co są tam zadry po prostu takie. Pozdzierałem tym dremlem i z dyni, nie? Tako, żeby ten przepływ był po prostu bardziej jakiś taki płynny, o.
Papierus. Papirus się znalazł. Trzeba go wydłubczyć. Wydłubczyć. Wydłubać, nie? Koziwa. Srajtachy. Ktoś tam wychnął. O. I mamy nawet papier do podtarcia dupy. To jest jakiś welwet. Wytrzemy dupę turbiny. No i pakujemy. Nie wiem, co tu się stało. Że to nie trzeba tutaj nic robić. Gdzie jest kurna ta mucha? O, no łazi po stole. Patrz. No. No to najpierw ją chciałeś psikać. Nie, już. No kurna, myślałem, że ty będziesz podpalał. Nie żyje. Nie żyje. Widzisz? Nie żyje, tylko zwolniła tempo. Nie, ona nie żyje. To jest człowieku... To jest człowieku ten. Ile zostaje? Co se kurwa polatałam? Kurwa polatałam już. Świat jest mały. Więc tak. Ja ci powiem, czekaj, na czym stanęło? Czekaj, byłem ostatni raz ze 3 tygodnie temu. Kurwa, i tak co się by... działo wtedy? Weź mi przypomnij. Że waliło kurwa olejem w wydech. A, napierdalało jak... No dobra. To w skrócie. Rozjebałem turbinę, bo coś do niej wpadło. Przeciągnąłem odmę. Przeciągnąłem odmę centralnie do wydechu. No i smażalnia z tyłu, wstyd, nie dało się jechać, nie? To nie było, dobra. No dobra, więc teraz ten. Co było dalej? Wymieniłem turbinę. Co ten Westgate okazał się, kurna, wiesz, w następnej turbinie większy. A, większy. Większy, więc dobra, już teraz na tym etapie. Ale zostawiłeś ten w turbo. Nie, tak, nie tak, tak. Zaspawałem tak, jak było wcześniej, czyli nie ma żadnego Westgate'a z przodu. Jest Westgate seryjny, zintegrowany w turbinie z tyłu. I po prostu, kurna, jest wszystko cacy. Pedał w podłogę, także seryjny Westgate w tej turbinie, tej kolejnej, już trzeciej, daje radę. Po prostu nie ma... tego boost creepa czy tak dalej, więc temat mamy załatwiony. Na razie nie będę tym jeździł, bo problem jest kolejny, że ja się, że ja się wstydzę tym jeździć. Obyło się bez portingu turbo. No pewnie, że tak, nie? Ale po prostu kurda, no nie będę teraz jeździł i tak dalej pałował, bo co pałuje, to się po prostu denerwuje, bo patrzę w lusterko, chmura dymu za mną, nie? Może nie aż taka super, wiesz, no ale dobra, jest kita... No wyjebałeś z powrotem, bo za nie, kasztank jest. Ale kasztank jest... Zaraz ci pokażę, zaraz do tego dojdziemy, spokojnie, Paziu. Więc tak. Problem był, że samochód kopcił, nie? No to ja patrzę, że tu leci spod tej pokrywy, tu, nie? Tam, na ten kolektor. Mówię, dobra, no to patrzę, pokrywa pęknięta. Okazało się, że była pęknięta tu. Pff, dobra, wymieniam kolejną, nie? Znaczy akurat miałem metalową, bo nie miałem żadnej innej. Założyłem metalową, też zapierdzielało jak ze świniaka, nie? Więc nic się nie poprawiło. W końcu ktoś mi tam mądry powiedział, że te pokrywy to one po prostu ze starości już są powyginane, te metalowe. No i po prostu tak stwierdziłem fakt, że no może i faktycznie, bo kurna nasrałem silikona i mimo wszystko dalej cieknie, nie? No. Wziąłem trzecią pokrywę. Trzecią. Już też te pokrywy wszystkie zjadłem, bo one mnie po prostu tak zdrażniły. Wszystko tu już było cace, okazało się, że tu jest małe pęknięcie. I po prostu przez to małe pęknięcie tak zapierdzielało tego oleju, że oczywiście znowu 3 litry oleju poszło, nie? No tak, najgorzej, że ten... No to demontaż kolejnej, słuchaj, nie? Demontaż kolejnej, zakładam tą. Tu jest wszystko sacy, natomiast na chwilę obecną spójrz, co się tutaj stało. Wyjebało uszczelkę, kurna, spod pokrywy. A ona ma jakiś taki rowek, który ją trzyma? No tak, no. Wargę taką ma, nie? Więc generalnie tu się robi takie jakieś kureskie ciśnienie, że aż musi poknosić tą pokrywę. Bo tak, jeszcze rozkminiałem, mówię, kurna, może to jest kwestia odpowietrzenia, dlatego, że ja mam spływ dolny zatkany, ten, wiesz, spływ
do magnetu mam zatkany, bo ten, bo tędy pompuje sobie pompka elektryczna, nie? Spływa sobie ten olej. A seryjnie, generalnie, ten dół, ten odmy jest połączony z tym, z tą częścią. Więc te dolne odpowietrzenie skrzyni korbowej, tak jak mówiłeś, seryjnie jest i prawdopodobnie spełnia jakąś swoją funkcję. Ale że dojeżdża jeszcze boost dodatkowo, ten spływ dolny jest teoretycznie zatkany, a ten górny jest jakaś tam restrykcja przez kasztanka, no to mamy 2:0 i większe czyli doładowanie, czyli idzie... nie dość, że przez pierścienie leci więcej tego powietrza w skrzynię korbową, to jeszcze to nie jest seryjne odpowietrzenie, wręcz jeszcze słabsze, więc dzieją się takie jajca, że zaczyna pocić się z silnika z każdej strony, a że ten silnik jest w miarę szczelny, to jedyną możliwą drogą to po prostu jest podnoszenie tej pokrywy, walenie z każdej strony, a teraz to jak już kilka razy pobutowałem, to aż sobie wyszło, nie? I po prostu tu się ale musi robić takie ciśnienie. Ale z dwojga złego musisz widzieć w tym jeden pozytyw. Ludzie narzekają, że przy dużym buście podnosi im głowicę. Tobie podnosi pokrywę zaworów. Tobie mi podnosi pokrywę zaworów, nie? No ale dobra, widzisz, kurna, co tu się dzieje? To naprawdę, kurna, musi być niezła siła, żeby to aż podnosiło. Dobra, powiedz mi, mniejszą, większą. Jak dalej co jest było dalej? Zostawiony spływ oleju? Co było dalej? No. Teraz jest tak, jak był na początku, czyli do spływu do magnetu. No. Ja mówię, rozkminię jeszcze inną rzecz. Mówię, połączę ten dolny spływ z tą górną odmą i dam do kasztanka. Później z kasztanka... Jakby wyrównanie ciśnienia tak, takie. Żeby trochę, takiego dolnego i górnego ciśnienia skrzyni korbowej. No tak jak nie? Ja mam u siebie, mniej więcej. No to efekt był taki. Znaczy, a spływ zrobiłem sobie tak. Po prostu wywierciłem sobie dziurkę w korku oleju, cyk. Znaczy spływ. Po prostu ta pompka, pompka wiesz, która zabierała sobie olej z turbiny. Grawitacyjnie tak. Było to kurwa głupotą totalną. No tak, olej, który zabieram sobie z turbiny tą pompką, przepompowałem sobie tutaj, nie? Bezpośrednio w korek. Mówię, no kurde, jak leje się tędy korek, znaczy przez korek olej, no to mówię chyba, co to jest tam raptem, nie? Człowieku, efekt był taki, że już wszystko było obsrane. Co mogło być? Więc tak jakby na mój chłopski rozum, to ciśnienie, które szło od dołu, być może przez uszczelniacze zaworowe, tak rozdmuchiwało ten olej, który się sączył po tym, że kurna, to już nawet przez szczelne kanały wszystko, przez szczelne połączenia też już wszystko leciało, nie? Znaczy to musi być duże ciśnienie, bo same, no musi same wałki by ci tak nie rozklapywały oleju, poza tym w pokrywach... No nie, no musi być ciśnienie. Same wałki nie podnoszą tej pokrywy. Ale w pokrywach nie? Masz coś takiego jak takie antybryzgowe klapy, nie? Które no też, tak, tak, ale to też... Z pozycji wałków chodzących kurwa uniemożliwiają na przykład koło korka wydobywanie się oleju na zewnątrz, no bo korek nie jest szczelny nigdy 100%, tak? Nie, no tak, słuchaj, kolejną rzeczą, co zrobiłem, mówię, dobra, mówię, wykluczę ten temat, tego spływu, może to kurna, nie wiem, przez ten spływ, że nie w tym miejscu, no to pozbyłem, wiesz gdzie zrobiłem spływ oleju? Do korka spustowego, po prostu przeciągnąłem. No to jest sensowne. Na sam dół wanny, no to już niżej się nie da, więc to tak jakby wyskluczam totalnie problem samego spływu. Na poziomie lustra oleju można powiedzieć, albo no, ale poniżej. No poniżej, więc tu nie ma już takiego problemu, więc przeciągnąłem sobie spływ do korka spływu oleju, więc... A, i połączyłem sobie ten spływ do magnetu z tym. Efekt był taki, że mi zapompowało całego kasztanka. Zresztą byłeś przy tym. No. Zapompowało mi całego kasztanka, że w kilka minut pracy silnika ten kasztank był cały pełny. Czyli musiało pompować sobie, wiesz, olej do kasztanka. Ale kasztank jest generalnie tam, na dole. Więc jest generalnie na wysokości lustra oleju, więc może być też problem, że załóżmy, przepompuje sobie to, co przepompuje i sobie przepompuje, co przestankuje tego kasztanka, on nie? Fizycznie tak czy siak będzie... Z kolei założyłem tego kasztanka trochę wcześniej tu w tym miejscu, żeby był wysoko, to kurna też się zaczął paćkać w taki sposób, że jak mi poleciało na alternator, to prawie już alternatora nie miałem, nie? Kurde, to nie jest normalne, stary, nie wiem jak w doładowanym silniku, ale u mnie w dosyć wysilonym ssaku... Na 1000-1500 km tego oleju w kasztanku, jak się zebrało z 50 ml, to dobrze. No tak, ale słuchaj, zrobiłem... w jakiej konfiguracji to jest najlepsze? Jeżeli... No w takiej, oczywiście, w takiej, że ten spływ do magnetu jest tak jakby zatkany przez tą pompkę, no. To od góry sobie idzie do kasztanka i sobie wywala gdzieś tam do tyłu. To powiem ci, że tu się zbiera tylko szlam. Nie ma problemu. Ale moim zdaniem ten kasztank tworzy taką restrykcję, w odpowietrzeniu skrzyni korbowej, że to ciśnienie, które się tworzy w skrzyni korbowej jest na tyle duże, że przez ten kasztank nie zdąży to przepchnąć, rozumiesz? Bo to jest jakby nie ale było kasztank taka... kasztank restrykcją? Przecież on tam nie ma... No tam... pewnie, że tak. No to przecież jakie masz tam ten... Spójrz, w tym swoim kasztanku to praktycznie masz tylko puszkę. Tam nie ma... Nie no ma tak, ale tam jest generalnie taki malutki otwór. No dobra, dosłownie. No na to wlotowy, wylotowy. No. Jest to za małe moim zdaniem, nie? Poza tym, załóżmy, że
są pierścienie wyjebane. No załóżmy, że są też uszczelniacze zaworowe wyjebane, bo silnik jest po prostu już stary. Nie, nie ma takiej możliwości raczej. Że co? Że żeby i góra i dół była wyjebana i waliło takie ciśnienie na górę. No wolnosta, jako wolnosący silnik dałaby radę. Ale jeszcze mamy jedną koncepcję. Załóżmy, że uszczelniacze zaworowe też puszczają, to jeżeli tu jest pół bara do ładowania, przypuśćmy. No. Nie? No to w momencie, kiedy masz zamknięte zawory, sące, to dalej masz tu pół bara do ładowania, więc załóżmy, przez uszczelniacze zaworowe, które też są już wyjebane, może to ciśnienie podchodzić do skrzyni korbowej. Tak czy nie? Nie bardzo, z jednej strony, bo uszczelniacz zaworowy, jak każdy uszczelniacz, masz wargę kierunkową. Ona ci przyjmuje w jedną stronę, a nie wypuszcza w drugą. Tak, a wiesz po czym stwierdzam fakt, że tak może być, że mogą już być na wykończeniu? Bo jak przybutowałem ze 3 razy, to od razu tak jakby góra zaczęła klepać. Tak jakby w ogóle ze szklanek... Jakby odpłynęło ciśnienie... Tak, jakby wydmuchało olej ze szklanek. Więc było tak, że kilka boostów, on się nawet dobrze nie zdążył nagrzać. Rozumiesz? A tak jakby wydmuchało z tych szklanek ten cały olej i on kurna rozpaćkało go na wszystkie strony. Ale... Kurna, no nie wiem, no nie wiem, nie ma, nie wiem, nie jestem w stanie stwierdzić, czy ciśnienie idzie z dołu, czy stąd. Nie ma znowu problemu, kurwa, z tym zaworkiem w głowicy, co kiedyś walczyłeś? Pamiętasz? Nie, to jest seryjny silnik, ja go nie otwierałem. Aha, w ogóle. Tego nie otwierałem. Nie, to już jest inna bajka w ogóle, nie? W każdym razie, co ja doszedłem? Bo do kurwiatru ma ten sam problem, zauważyłem. Gadałem z nim ostatnio, bo założył turbo tu. No, i mówi, że kurna, po prostu mu... wali tym olejem. Gdzieś tam cieknie jak ze świniaka. Ale słuchaj, to nie jesteście jakimiś pionierami na tyle, żeby tego problemu nie rozwiązać. Znaczy, chodzi mi bardziej o to, że tych M50, M52 turbionych jest mnóstwo. Oczywiście. Natomiast no nie i, wiem, czy... No i czy ten problem się powtarza, tak? No bo słuchaj, jeśli to jest problem... może być tak, że nikt w ogóle nie bierze go pod uwagę, bo na przykład załóżmy, że ktoś sobie walnie, wiesz, robi sobie driftowóz, nowy silnik, który nie ma aż takich przedmuchów jak ten stary. Znaczy, załóżmy, na dobrą sprawę, ale przypuśćmy, zakładają czysto hipotetycznie, więc taka odma tutaj mu wystarczy. Poza tym, że to jest driftowóz, to nikogo nie obchodzi, że wiesz, że mu tam smrodzi. I ma w dupie, rozumiesz? Wszystko w glebę i koniec. Tymczasem ja wiesz, jak to jest daily, ja tu zakładam filterek, owszem, to sobie fajnie jeździ, ale mi tu tak śmierdzi, że ja w środku nie mogę wytrzymać. No bo masz bezpośrednio wszystko. Ja wdycham to wszystko, więc chodzi o to, że to rozwiązanie w przypadku daily nie może być. Odpada. Może być w przypadku driftowozu, ale nie w przypadku tego auta. Więc co ja doszedłem, tak do wniosku, bo to jeszcze z kurwiatorem gadałem, że on ma zatkany ten spływ od magnetu, ale objawy ma dokładnie takie same. W sumie, czyli podobnie. Że wali mu górą, no? No, że wali mu górą, tak jakby... Ogólnie poci mu się turbina, bo jeżeli wzrasta ciśnienie skrzyni korbowej, to wzrasta też ciśnienie oleju. No. I generalnie może walić też z turbiny, czyli stroną wydechową. I może kopcić. I generalnie może być ten sam efekt u mnie też z tym kopceniem. Załóżmy, że ciśnienie tworzy się tam z tyłu i wali turbiną, wiesz, o stronę wydechowej. Że leci po prostu sobie, turbina sobie przepuszcza naturalnie olej. Więc ja doszedłem do wniosku, że skoro... No, ludzie to turbią i tak dalej, ale czy każdy ma naprawdę po, wiesz, nie wiem, dostaje 0,8 boostu i ten silnik jest suchutki? Nie wierzę w to. Po prostu, bo za każdym razem ja już składałem jeden silnik taki, który był w kompocie. No dobra. Od podstaw, poczekaj, daj ci dokończę, bo zgubiłem. A co ci się w M30 dzieje? Zaraz ci powiem. Słuchaj, w kompocie składałem od podstaw silnik. Uszczelniałem go, kurwy syna, to za każdym razem. Tak. 8, i powiem ci, że dostawał boostu i za każdym razem, kurwa, jebał olejem. I mówię, ale co jest? Nie, uszczelniaczem tym, po prostu. To było tak jakby po prostu, nie było do ogarnięcia to, żeby ten silnik był 100% szczelny w przypadku doładowania. Wolnostak, miód malina, ale kurde niedoładowany. Znaczy ja nie widzę generalnie, oprócz smarowania turbiny, nie widzę żadnego powodu, żeby przy doładowanym silniku magistrala olejowa pracowała inaczej. Tak, i magistrala olejowa i odpowietrzenie góry i odpowietrzenie dołu. A, że chodzi ci, że to ciśnienie oleju nie miałoby wpływu na to, tak? Hipotetycznie zakładając, normalnie silnik zwykły, tak, wolnoscący. Mniejsza o sterowanie, mniejsza o wszystkie układy, dokładasz do niego turbo, tak, dajesz mu ciśnienia w dolocie. Jedyne, co się zmienia w układzie olejowym, to jest to, że gdzieś dajesz zasilanie oleju na turbo i gdzieś dajesz spływ z oleju z turbo. No. No nic się nie zmienia, no to kurwa, skąd bierze się ciśnienie? Przecież ciśnienie nie jest dopierdalamy w pokrywę zaworów, tylko ciśnienie jest dopierdalamy w głowicę w zawory, tak? Słuchaj, ja myślę, tak trochę sobie przemyślałem, tak, nie wiem, no ja się. Tak sobie... Nie no, ja też kombinuję na wszystkie strony, nie? Od najmniejszych, wiesz, podstaw, zakładając, że ktoś sobie składa nowy silnik, który nie ma przedmuchów, który jest nawet uturbiony, który jest do driftu, zakłada sobie tutaj taką
taką tą gąbeczkę i tak dalej. Więc to w jakiś sposób mu, wiesz, no trochę paćka na ten silnik, ale nie jest taką restrykcją jak ten kacztank. O, więc nie powoduje takich przedmuchów, znaczy takich, wiesz, wycieków. I to daje radę jakoś, ale jeżeli bierzemy pod uwagę fakt tego silnika starego, do tego daily, to trzeba wymyślić inny patent. I ja tak myślę. Tak na łopatologię, na chłopski rozum. Tego jeszcze chyba nikt nie za bardzo przemyślał, bo widzę, że jest z tym problem, nie? Zrobić dolne odpowietrzenie skrzyni korbowej. A poczekaj, jeszcze ci zadam pytanie. Kurwa, zgubię wątek, poczekaj. No? Było jakieś auto, pamiętam jakiś silnik, nie pamiętam teraz, sobie nie przypomnę który, że od miski olejowej była taka rura jak od odkurzacza wsadzona w dół, połączona z pokrywą zaworów. Jako wyrównanie ciśnienia dołu i góry. Mhm. Czegoś takiego tu w tym silniku nie ma. Więc jedyne wyrównanie to są kanały w głowicy, które sobie po prostu idą. I załóżmy, że przedmuchy ma już spory ten silnik, to po prostu ten olej, który nie ma gdzieś tu, nie ma gdzieś tu ujścia i tak dalej, bo wszystko jest pozatykane, dodatkowo jeszcze pompka. Wyrównuje ciśnienie układami. Tak, układami, do tego jeszcze pompka pompuje mu to w dół, to rozchlapany ten olej wędruje sobie do góry, tymi małymi kanałami. Wędruje do góry, bo tak mu wymusza pompa oleju. No czy ogólnie fizyka, bo nie ma innego ujścia w tym momencie, nie? Tak zakładają czysto hipotetycznie, nie? Więc dajmy na to, że może być też problem właśnie w przypadku doładowanego silnika, że kurna to cały ten olej wędruje sobie tutaj. A jakbyśmy na przykład zrobili coś takiego, że wywalili bagnet całkowicie, przerobili go, czyli zrobili zamiast bagnetu dosyć grubą rurę w pionie do niezłej wysokości, tu. I pod kolektorem połączyć. Nawet nie pod kolektorem, wyżej, ponieważ ja wyciągam ten bagnet, powiem ci, i on i tak mi bulgocze. A przypuśćcie, jakbym nie miał tego bagnetu, to mi sika kurna aż do góry. No to nie jest normalne. No, jeszcze w przypadku, gdy jest pompka do bagnetu, do spływu, to powiem ci, że ja teraz nie mogę tego bagnetu otworzyć. Znaczy, tak. No tak, no ale to jest pompka, tak? Mówimy teraz o zwykłym grawitacyjnym układzie. Dobra, czekaj. Zrobimy próbę. Kurwa, ja się tak ładnie ubrałem, a ty tak olejową przymierzam. Oj, kurna, spoiler. Weź mnie, wpuść. Wpuść mnie, trzymaj. Czekaj, potrzymam. On się, kurwa, już obraził na mnie. Wiem, kilku, że... A ja umiem kamerować? Automatycznie wali ciśnieniem z dołu. Tak. Kurwa, no rzeczywiście ciśnienie wewnątrz komór jest... A pierdolę, nie widziałem czegoś takiego. No właśnie. Nie, czegoś tak takiego jeszcze nie widziałem. Idąc tym tokiem myślenia, powiem ci, że załóżmy, że kacztank. No bo tutaj robi się kuleskie ciśnienie, że aż pokrywę nie. podnosi, tak? Poczekaj, przerwę ci, przepraszam, powiem ci jedną rzecz. Ja myślałem, że ty przesadzasz. Ale kurwa, teraz widzę, że ty nie przesadzasz. No nie, ja nie jestem pierdolni... Znaczy jestem. Znaczy, no, ale znaczy po prostu nie no, wiesz, nie? Zaczęło się od tego, że mówiłeś mi, śmierdzi mi w kabinie. No to myślę sobie, kurwa, no puści trochę z tej odmy. Może tam, kurwa, krople, coś spadnie na kolektor, gdzieś się przedostanie, góra, gorące powietrze do wentylatora. Ale jak widzę, kurwa, gdzie przy dosłownie jednym zatkaniu palcem, no wypierdziela takie spore, można powiedzieć, ilości fontanną, no to nie. Słuchaj, więc ja tak na logikę, problem, tak. Załóż, spójrz, jaka to jest restrykcja, jeżeli kacztank ma taki mały otwór, to co to jest taki mały otwór dla takich przedmuchów, jakie generują 6 cylindrów w przypadku jeszcze doładowania? No to generalnie nawet muchniesz sobie w tą rurkę, to czujesz pewnego rodzaju opór. To nie jest takie swobodne, wiesz... Tylko, że jak ja se dmucham lekko, no to okej, przepchnę to powietrze. Ale jeżeli jest to silnik i on zaczyna generować spore przedmuchy, to przy większych przedmuchach tu się robi zator. Tak jak w przypadku boost creepa. Mhm. Masz większe doładowanie, wyrabiał, jak był za mały Westgate, to w tym momencie tworzy się przeładowanie, bo jest zator w wydechu. I tak samo w tym przypadku tej odmy. Nie widzę innego rozwiązania, więc jedyną opcją, taką mi się wydaje, to trzeba było powietrze naprawić to. Kurwa. Ale słuchaj, powiem ci szczerze, że słyszysz, ale nie ma jakiegoś dużego problemu, żeby zrobić to na razie tak, no można powiedzieć na lipę, bo bagnet zazwyczaj masz uszczelniany jakimś o-ringiem, uszczelką albo czymś, więc po prostu najnormalniej w świecie wziąć za chwilę jakąś rury gazowej, trochę tam masz tych fagumitów,
założyć cybantem tu i nawet kurwa po prostu zobaczyć, jak to się zachowuje, nie? No. Nie musisz od razu, widzisz, teraz nie musisz od razu całego bagnetu wypierdalać. No, chociaż no. Pytanie, jak problematyczne będzie dla ciebie brak bagnetu, nie? No i załóżmy, że patrz, że skoro to jest cały czas zatkane, dostaje samochód boostu. No to już tutaj chciałbym... Słuchaj, on przy wolnych obrotach, gdzie pompa oleju generuje tam, nie wiem, kurwa, może... No na zimnym więcej generuje, tak? Ale na rozgrzanym, dajmy na to, 2 bary. Już jest ogromna fontanna, co... No właśnie, podejrzewam, więc, że co się no dzieje, jak... Się taka fontanna się dzieje, że aż wypycha uszczelkę... No nie, to nie jest... To no nie to jest, słuchaj, normalne. Ja tego nie widzę, ale w momencie, kiedy butuje ten samochód, to podejrzewam, że z powodu... takiego kureckiego ciśnienia, to też mi wali przez wydech, bo się do komory spalania dostaje olej. Nie zbiera, na pewno, nie na pewno, sobie ze ścianek, słuchaj, no, więc przechodzi przez pierwsze. Komory spalania nigdy nie są szczelne, tak? No. Więc kurna, nie będę tu robił remontu, tylko obmyślę patent, który by ale miałby słuchaj, sens, no. Sens właśnie w przypadku doładowanych tych silników. No bo słuchaj, trzeba się pozbyć bagnetu w tym przypadku. W dupie z tym bagnetem. Znaczy, albo zrobić tutaj. Ale nie, ale to. Kamil, bagnet wozisz w bagażniku. Kamil, razem posłuchaj, z turbiną, tak. Nie ma, zestaw. Załóż, Kamil, chcesz nie sprawdzić ma... olej, cyk, wyciągasz. Oczywiście, jeden cyband, 7 szybko odkręcasz, wkładasz ten. Poza tym, kurwa, no nie masz takiego silnika, w którym by ci tego oleju ubywało jakoś w zastraszającym tempie. Ty, a powiem ci, żeby plug and play zrobić zestaw. Znaczy to może, to jest kurwa, nie no może nie, ale powiem ci, że ja wiem, co to coś jest. Takiego za 10 zł. To są spinki przewodów gazowych no, na podwozie. Tak, no bo tak to samo wypadło. Kurwa, słuchaj, żeby nie wcuć nic, żeby zostawić serię, to po pierwsze tak. Pompkę można wcisnąć do spływu, bo idealnie rureczka podchodzi. Kupujesz sobie koreczek za 10 zł, za to zakładasz cyband i już masz spływ. Po prostu, bez używania tego seryjnego spływu, nie? Czyli sobie tak jakby nie kombinujesz, tylko zakładasz tą pompeczkę z turbinki, tak? Okej, okay, finito. Przy pompce tak, bo przy pompce no, nie musisz się martwić rzecz, jakimś tam zasadami fizyki i spływu, tak? W tym momencie też zostawiasz seryjny bagnet, tylko zakładasz rurkę, łączysz z tym i kombinujemy dalej. W każdym razie to jest pierwszy punkt, zobaczymy co dalej, nie? Czy do kasztanka, czy gdzieś po prostu, wiesz, jeszcze jakiś filterek się podraz założy. Ja bym, powiem ci, Kamil, dzisiaj jedną rzecz zrobił. Mamy trochę czasu. Włożyć z powrotem tą uszczelkę na tą wargę, spróbować to skręcić bez nowej uszczelki, no bo kurwa szkoda teraz na testy robić nową uszczelkę, jak ona tylko wypadła. Założyć nawet, tak jak ci mówiłem, tego przewodu gazowego kawałek na górę tego, wiesz, rurki bagnetu. Tylko ten kurwa nypel, co zrobiłeś, on musi być szczelniejszy, on owinięty izolacją czy jakąś gumą, też nie będzie nigdy szczelny. Jak tak wsadziłem stary, że on nie chciał mi wyjść. No to może i tak, no to słuchaj, to można spróbować, tak ile to roboty. Kupiłem ci energy drinka, kurwa, a ty go gdzieś zostawiłeś, nie szanujesz tego, co ja ci daję. No szanuję. Tak, szanujesz. Szanuję. Szanuję mu energy drinka. No to kurwa pokaż mi, no tutaj jest, no. Pierdzie, bo. Znaczy powiem ci tak, ja się obraziłem z nim na razie, mi się nie chce tego teraz robić. Wiesz ile ja tych twoich, nie wiem jak to nazwać, kurwa, obrażeń na ten samochód przeżyłem? Nie. Jak znamy, się 7-8 lat? No, by było. To ja pamiętam, to było od kiedy go masz? Właśnie od jakoś, 2013 roku. No to właśnie świeżo jak go kupiłeś i pamiętam, kurwa, przyjechałeś do mnie. Świeciły się halogeny. Co mówisz? Elektrownia. Świeciły się ringi. Mówię, ale kurwa elektrownia. Kamil od tamtego czasu miał kilka epizodów. Pamiętam pierwszy słap na 2.8. Pamiętam pierwsze jakieś akcje i zawsze było... Kurwa, obrażam się, już nie będę robił tego auta, sprzedam go, ale ja wiem, że i tak to jest twój pierwszy taki samochód, można powiedzieć, za ciężko zarobione takie pieniądze, który... No, znaczy, można... Inaczej, ja go dostałem od babci, natomiast ja wkładałem w niego ciężkie zarobione pieniądze, to wiesz, bo... A, czyli to tak było, kurwa, tak, o tej babci, nie? Mi nie mówiłeś. Bo słuchaj, 5 tysięcy kosztował, bo to jeszcze były czasy, jak założyłem Bachusa. No. No to było ciężko, chodziłem na piechotę i tak dalej, babcia mówi, masz, wnusiu, nie będziesz chodził na piechotę, masz, piątak. Masz na lody. Kupiłem sobie S6. Nie przepierdol na głupoty. I od tamtej pory tak, blacharka, lakierka, empasztet, silnik, jeden, drugi, no to wiadomo, co to jest w sumie 5 tysięcy, ale jest to jakby nie było prezentu od babci, więc to się szanuje, tak? Więc można powiedzieć, że babcia kupiła mi samochód za 5 tysięcy, a w niego wpakowałem z 8 tych. Tak, kurna, jakbym sobie przekalkulował, nie? Jakby to wszystko przekalkulował, zobacz ile ona już gratów wyjeździła, nie? No kurna, przecież ja w tym samochodzie, powiem ci, czego nie wymieniałem. Tylnej szyby. Deski rozwiewcze i tapicerki na dole. I poszycia dachu.
poszycia dachu. Nie no, ale to było nakierowane. Nie no, śmieję się. Oczywiście tak było nakierowane, że zjebał. Już pamiętam, jak jeździliśmy do Woli Karczewskiej, kurwa, za każdym razem pytać, jak twój samochód? No i tak przez 4 miesiące pytaliśmy. Miał być na jutro. Ale to już... To już temat chyba na inny odcinek. Nie, to w dupie z tym. Słuchaj, mam żal do pewnej rzeczy, ale i tak dobra. Może kiedyś znajdę kogoś, kto lepiej to zrobi. W każdym razie, albo i nie. Mam to w dupie, powiem szczerze. Ja to mam plan. Jesteśmy we dwóch, mamy energy drinki, kurwa, jest siła. Jest. Zróbmy klimatyzację. Nie, no będziemy szarana robić. No nie, no ludzie. Ale ja nie mam weny do niego dzisiaj. Nie chcę się na niego patrzeć. Przyjdzie czas na niego. Nagraliśmy odcinek, wiemy o co chodzi. Damy ludziom, nie się pozastanawiają, czy to jest dobry pomysł. Na pewno w tygodniu, jak przyjadą śmietniki, będzie ci się chciało rozebrać BMW i ją robić. No tak. Mm-hmm. Znaczy nie, ja wieczór muszę sobie poświęcić, posprzątać. To ja jestem takim perfekcjonistą, idealistą i trochę zjebem. Nie? Ja muszę być tutaj czysto i mieć fajne, żebym się do tego zabrał. Muszę sobie przyłożyć... Znając ciebie, to musisz zamknąć drzwi, żeby chemtrailsy nie wpadały. Folię aluminiową na głowę, żeby 5G nie działało i dopiero możesz grzebać. Żeby wiesz, parę mózgowych nie powtórzyło. Dobra. Na nie dzisiaj... chcę tego robić dzisiaj. Nie chcę. Jest koncepcja. Dobra, koncepcja będzie taka, naprawiamy to. Łączymy to z magnetem. Znaczy to wiesz, to tylko na chwilę na lipę, na dobrą sprawę, zobaczyć ja czy to... Ale ja tych chwil na lipę, to już mam tyle, że już 30 litrów oleju później mam następną koncepcję, nie?